Dzień dobry moi kochani, witamy się z wami w kolejnym filmie na moim kanale i witamy się z Polski. Dawno nie nagrywałam w ogóle aparatem, wszystko na wakacjach nagrywałam telefonem. Ciak! Idziemy teraz do Ikei. Dobra, chodź, bo już zaraz wejdziesz, tacie tutaj za kierownicę, proszę. A do Ikei przyjechaliśmy po kilka rzeczy, które są nam potrzebne do naszych szaf. Mianowicie po takie organizery. Jest godzina 9, moi drodzy, przyjechaliśmy na otwarcie. A tak generalnie to w Ikei nie wolno nagrywać takim dużym aparatem i zawsze jak mamy ze sobą aparat, to ochroniarz nam zwraca uwagę, więc nie będę tutaj, wiecie, pana denerwować, zostawiam aparat, nagram jakieś przebitki telefonem, a my widzimy się zaraz. Właśnie przyszły wieszaczki do części Edwarda. Zamówiłam mu takie z misiem, zobaczcie. Strasznie mi się one spodobały, ale zamówiłam ich za mało, więc jak tylko one przyszły, to zrobiłam kolejne zamówienie na drugie tyle. Bo zamówiłam chyba tutaj 20, a on ma dwa drążki w szafie. Na razie wam nie pokazuję szafy, dlatego że na razie jest w niej bałagan i ten porządek robię tak, że nie jestem w stanie tego nagrywać, bo w międzyczasie ogarniamy firmę, jakby dużo się dzieje u nas na chacie i po prostu totalnie nie ma przestrzeni do nagrywania. No ale spójrzcie! Ale super! Ładne, co? Ładne, cute. Moi kochani, przed chwilą mogliście zobaczyć jakiś totalny zlepek ujęć z naszego życia z ostatnich dni i tylko na tyle było mnie stać. Ponieważ naprawdę nasze życie od kilku dni to jest gonitwa. To jest gonitwa na każdym polu. Komo, Moody, Edzio, dom, remont. Naprawdę tak intensywnie chyba nie było nigdy. Przepraszam, jeszcze współpraca. I jeszcze współpraca. O, dziękuję, że ty to dałaś. To jest dopiero menadżerka, ona tutaj kontroluje. Właśnie wracamy ze studia, gdzie nagrywałam współpracę, ale też nagrywałam jeszcze ujęcia do Komo. Nie ma mnie w ogóle na Instagramie, nie ma mnie w ogóle na YouTubie, po prostu zniknęliśmy, bo nie jesteśmy w stanie pogodzić tych wszystkich rzeczy aż tak jak wiecie, bym chciała, bo chciałabym dodawać vlogi, chciałabym być aktywna na Instagramie i robić te wszystkie rzeczy, ale jest to po prostu nierealne. Słuchajcie, to jest ważny moment i dlaczego w ogóle poprosiłam Asię, żeby włączyła telefon, nawet nie mam kamery, bo jest w bagażniku, nagrywam telefon. Właśnie przyjechały nasze perfumy, przyjechały palety z naszymi perfumami. Jutro jeszcze odbieram karteczki z podziękowaniami. Wszystko na ostatni moment i naprawdę dzięki niezwykłej uprzejmości firm, z którymi współpracujemy i zaangażowaniu i po prostu to, ile nam wszyscy teraz pomagają i jak są zaangażowani, to jest jakiś kosmos. Jedziemy teraz na magazyn. Jutro przyjadą pudełka, wypełnienia i tak dalej. Trochę jest stresujące, nie powiem wam, że nie, ale ja to lubię ten dreszczyk. Jakbyście widzieli Asię minę teraz. Ja trochę mniej lubię ten dreszczyk. Juri też trochę mniej lubi ten dreszczyk, ale będzie dobrze. Proszę jechać, mamy zielone, panowie. Ja już wzięłam komputer, chciałam powiedzieć. Aparat, chyba jest strasznie jasno, czy nie? Nie, ja wiem, jak jest jasno, to sorry. Komputer też wzięłam. Jedziemy właśnie na magazyn. Ja tylko chciałam przypomnieć, że nasz pierwotny plan to było wysyłanie samodzielnie. Tylko, że miało być zdecydowanie mniej, a przyjechała ile palet? Dwie palety. Więc to jest jedna część zamówienia. No więc nie byłoby szans, żeby to w ogóle zmieścić u nas, gdziekolwiek. Także zdecydowaliśmy się wynająć magazyn. Jeszcze jak wiesz, jeszcze jakbyśmy mieli garaż, to luz, nie? Ale i tak byłoby ciężko, moim tak zdaniem. Ciężko, no nie do zrobienia. No nie do zrobienia. Za bardzo od razu poszliśmy na grubo. Mamy magazyn, mamy firmę, która nam pakuje i wysyła, więc... Tak jest, właśnie tam jedziemy dogadać wszystko. Będzie wszystko szczegóły. Bardzo profesjonalnie, szybko, sprawnie. Tak jest. Fajnie, fajnie. Emocje czujemy bardzo, bardzo duże. Ja się nie mogę doczekać, aż zobaczę teraz to wszystko, wiesz, to dopiero do nas dotrze. Zaraz zobaczyliście pudełka. Gotowy produkt. No. Czy robimy niespodziankę? Nie wiem.
generalnie. Ja na przykład mam takie podejście, że to jest kartonik. Oczywiście on ma być ładny, ale zazwyczaj jest tak, że wyciągamy i wyrzucamy kartonik. Ja na przykład kupując perfumy, jeszcze w sklepie wypakowuję perfumy i wyrzucam do śmietnika. A wyrzucimy się telefonu, nie masz nawigacji. Tak. No, wiecie co, staliśmy przed takim wyborem, czy robić personalizowane pudełka i tak dalej, a potem stwierdziliśmy, że to na pewno wpłynęłoby na cenę całego produktu, byłoby po prostu droższe, bo takie pudełka są dużo droższe. I stwierdziliśmy, że wolimy zainwestować w sam produkt, z którego wy finalnie będziecie korzystać, czyli żeby butelka była piękna, żeby kompozycja, która jest w środku, była trwała, najwyższej jakości i tak dalej, a nie dodawać już do ceny właśnie na przykład tego personalizowanego pudełka. Dodatkowo zrezygnowaliśmy też z folii, którą owijamy pudełko, mamy plomby, tak żeby było bardziej ekologicznie, bo jednak wiecie, no folia... Nie generować tego plastiku niepotrzebnego. Dokładnie, folia wiecie, do 1000 sztuk, do iluś tam tysięcy sztuk, to jest dużo. Bardzo dużo folii, więc... Co jest? Nie wiem. Więc z tego też zrezygnowaliśmy, są plomby, plomba jest z dołu, plomba jest z góry, zresztą wam zaraz pokażemy, jak to i też wygląda. Słuchajcie, mamy naprawdę fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie i wypełnienie pudełka, ponieważ nie są to żadne folie bąbelkowe i tak dalej. Wszystko jest ekologicznie, tak, tak. Bardzo tak... I minimalistycznie, tak. Dlatego że, tak jak wam powiedzieliśmy, doszliśmy do wniosku, że my jako klienci, jak dostajemy coś w pudełku, no to zawsze to pudełko wyrzucamy, no raczej... Proszę, nikt się na tym nie skupia, nawet tak. Wiecie co, my robiliśmy takie testy, zamawialiśmy perfumy z różnych miejsc, drogie, mniej drogie i wszystkie przychodziły po prostu... No bardzo tak jakoś tak. Zapakowane były fatalnie, tylko chyba z dwóch firm przyszło zapakowane ładnie, ale nadal to pudełko wyrzuciliśmy. No po prostu pudełka się wyrzuca. No tak, no nikt się nie trzyma, nie trzeba. Chyba, że wiecie, kupicie sobie jakiś markowy pasek czy coś, który potem na przykład będziecie chcieli sprzedać, no to wtedy wiadomo, że pasek. Lepiej zostawić. Ja tu w ogóle nigdy jeszcze nie byłam, to tutaj byłeś. Byłem. Tutaj się wszystko będzie zaczynać. Tutaj się tworzy historia. Jest niesamowite, że wszyscy, słuchajcie, ludzie, łącznie z obsługą sklepu i tak dalej, wszyscy znają Edwarda, bo wszystko Edward robi z nami. Edward to jest nasz ziomek. Edward to jest... Kiedyś przejmie ten biznes. A to zawsze się zastanawiałaś nad tymi kontenerami. No bez kitu, że chciałam sesję zdjęciową z tymi kontenerami. Dobra, wchodzimy. Dobra. Hejka. No witam. Mnie tu jeszcze nie było. Nie? Nie. Z małym jesteście? No pewnie, że z małym. Hejka! Yes, he. Baby boy. Jezu! Widać, że tata ubierał. No słuchajcie, co naprawdę. Sztos. Nasza ekscytacja sięga jakiegoś zenitu, serio. Ja w ogóle się bardzo cieszę, ale ja wiem, że Yuri ma teraz zupełnie inne emocje, bo jednak ja podobne rzeczy przechodziłam w Moody przy pierwszych kolekcjach i tak dalej, wiecie, podobne emocje. A dla Yuri'a to są jego takie pierwsze emocje i ja po prostu aż się wzruszam, bo wiem, co ty czujesz, jakie to jest zajebiste. Jak ty się po prostu tym jarasz. Nie, no super, jestem taka dumna. Zrobiliśmy coś po prostu przezajebistego. To jest idealne w każdym calu. A już niedługo będą nowe produkty. No, jesteśmy już w takiej ostatniej, totalnie ostatniej fazie, jeżeli chodzi o akcept na kolejny zapach. Nie jeden, bo dwa, w tym jeden męski. Wracamy do domu, to znaczy nie wracamy do domu, szukniemy coś po drodze do jedzenia i pędzimy, słuchajcie, do mojej chrześnicy, ponieważ miała urodziny, mamy prezenty. I miałam przyjechać w ogóle w jej urodziny, ale Edziu się źle czuł. Tak, tutaj. Salomone. Słuchajcie, powiedziałam wam, że jedziemy do mojej chrześnicy, ale moja chrześnica jest na placu zabaw i jest na placu zabaw pod moją podstawówką. Ja z Olgą chodziłam do podstawówki tej było? Samej. Znamy się już 20 chyba, nie wiem ile lat. No i właśnie podjechaliśmy pod moją podstawówkę i Edziu idzie na plac zabaw, tam gdzie była moja podstawówka, także śmiesznie. Edek już krzyczy, gol, gol. Zobacz, gdzie ciocia tam jest. Nie wzięłam, słuchajcie, aparatu z samochodu. Będę robić kolację. Juri właśnie pojechał na piłkę, jest 21. Czeka mnie kilka godzin jeszcze pracy przy komputerze. Muszę ogarnąć mnóstwo spraw związanych z księgowością. Muszę zmontować dwie współprace.
Powinnam zmontować jeszcze tego vloga, którego właśnie nagrywam, ale raczej nie sądzę, żebym się wyrobiła. Nie chcę też, słuchajcie, dzisiaj zerwać nocki, bo jutro mamy kolejny na maksa intensywny dzień. A teraz zrobię buratę z pomidorem. Szczerze mówiąc, nawet nic więcej nie mam w lodówce. Dzisiaj zjedliśmy obiad na mieście. Na śniadanie zjedliśmy zetkiem jajka. Z pomidorem zresztą, także monotonne jadłospis, ale przynajmniej zdrowo. A słuchajcie, tapetę wybrałam, przysięgam, w 5 minut. Nie wiem, czy będzie ładnie, mam nadzieję, że będzie ładnie. Nie spodziewałam się generalnie, że będziemy to wszystko robić tak szybko. I że nie będę miała chwili, żeby się zastanawiać nad tymi rzeczami, ale może naprawdę to i lepiej. Bo wiecie, jak czasem jest? Czasem jest tak, że jak człowiek tak się długo zastanawia i ma tak na wszystko czas na spokojnie, no to potem... No nie wiem, czasami może przekombinować i tak dalej. Czy wy w ogóle widzicie, jak ja kroję pomidora? Nie chcę mi się deski wyciągać i chcę szybko zjeść. A tak to przynajmniej mam takie, wiecie, swoje pierwsze wybory, a często uważam, że te pierwsze nasze wybory, to pierwsze nasze myśli jest najlepsze. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Bardzo wszystko biorę neutralne. Nie szalejemy tutaj, jeżeli chodzi o kolory, chociaż kusiło mnie. Były tak piękne, karmelowe kolory frontów do szaf. I prawie się na nie zdecydowałam, ale... Potem stwierdziłam, że nie ma co szaleć. To nie są tanie rzeczy, takie, które będę wymieniać, tylko raczej zostaną tutaj już na zawsze. Też chciałam, żeby było w miarę neutralnie, bo to mieszkanie na pewno będzie w przyszłości do wynajęcia. Więc też nie ma co szaleć tutaj z jakimiś odważnymi kolorami. Nagram na pewno odcinek z organizacji szafy, bo na razie tak po prostu sobie wszystko wrzuciłam. I mimo tego, że metraż jest mniejszy, to jak na razie jakoś bardzo tego nie odczuwam, jak mam być szczera. I naprawdę fajnie nam tutaj jest i bardzo wygodnie się tu mieszka. Bardzo funkcjonalne jest to mieszkanie, naprawdę. Dobra, moi drodzy, zrobiłam sobie moje wykwintne danie. Prezentuje się ono tak. Idę jeść i zabrałam się za pracę. Moi kochani, zamknęłam się na chwileczkę w sypialni. Za mną nasze szafy. Nie patrzcie jeszcze na nie, bo nie są dokończone, nie ma frontów i wszystko jest do nich wrzucone. Ale dobra, w ogóle nieważne, słuchajcie. Za godzinę ruszę sprzedaż naszych perfum. W związku z czym chciałam jeszcze w tym vlogu powiedzieć wam kilka rzeczy. Zadawaliście mi pytania na Instagramie, zadaliście ich strasznie dużo. Ja żałuję, że wcześniej nagrałam jakiegoś takiego Q&A. Ale naprawdę nie mieliśmy czasu, ostatnio działo się za dużo u nas. Ale chcę wam powiedzieć kilka rzeczy i odpowiedzieć na kilka tych pytań teraz. Myślę, że wybrałam te najciekawsze. Zacznę, słuchajcie, od tego, że nasze perfumy to są prawdziwe perfumy. To nie jest woda perfumowana, to nie jest woda toaletowa. To są perfumy, które właśnie są znane jako parfum. Co charakteryzuje prawdziwe perfumy, to to, że mają wysokie stężenie olejków. Nasze perfumy mają około 30% i to właśnie dzięki temu są prawdziwymi perfumami. Czyli ten zapach i ta formulacja jest bardzo, bardzo bogata, jest wielowymiarowa. Ona będzie się pięknie utleniać. Czyli na przykład jak popsikacie się rano i zapach będzie się utleniać na skórze, to nie będzie na przykład pachnieć octem, co się zdarza przy właściwie wszystkich perfumach takich, wiecie, seforowych, popularnych marek. Oczywiście to, ile zapach będzie się utrzymywał na waszej skórze, jest zależne od różnych czynników. No między innymi na pewno jest to pH skóry, bo są osoby, na których po prostu perfumy się trzymają krócej. Są osoby, na których perfumy się trzymają świetnie i mogą nawet sobie kupić jakieś takie, wiecie, tanie sieciówkowe i tak będą na nich się długo trzymać. No każdy z nas ma inną po prostu skórę, więc od tego też to zależy. Ale też zależy to od nut, jakie są w zapachu, bo oczywiście są niektóre nuty, tak jak na przykład cytrusowe, świeże, które będą o wiele delikatniejsze niż takie nuty ciężkie, na przykład dymne czy kadzidlane. Więc tutaj to jest zależne od tych czynników. Ale generalnie to są prawdziwe perfumy. One przepięknie będą się utleniać. Zresztą słuchajcie, dostawałam mnóstwo wiadomości o tym, że nawet te karteczki wam mocno pachniały, chociaż wiecie, one były psikane tak, nie że każda osobno, tylko po prostu... To tak wygląda, że po prostu, wiecie, jest kilka karteczek obok siebie albo kilkanaście i robi się dwa piknięcia i tyle. Niektóre będą pachniały mocniej, niektóre lżej, bo to w zależności od tego, jak ten po prostu zapach dojdzie i jak te karteczki przejdą tym zapachem. Ale wiele z was mi nawet pisało, że w szafie wam pachnie tymi perfumami, bo wsadziłyście sobie ta karteczka. Także to są perfumy, które na pewno będą pozostawiać tak zwany ogon. Cena. Cenę poznacie w dniu premiery na stronie, czyli dzisiaj za godzinę. Ale chcę wam tylko powiedzieć, na co składa się cena.
perfumy niszowe, perfumy, które są perfumami, nie wiadomo, perfumowaną, one są naprawdę w kosmicznych cenach i jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek takie perfumy kupował, a ja takie kupuję już od dłuższego czasu, to mnie również boli kieszeń, jak muszę wydać 600, 700, 500, 1000. Pamiętam, że miałam fazę i kupowałam Baccarata za ponad 1000 i to regularnie. No, oczywiście boli ten portfel, jak się wydaje, tyle kasy. Jest to dużo również dla mnie. Bardzo się staraliśmy, żeby nasze perfumy były przystępne cenowo i uważam, że jak za tak jakościowy produkt, który właśnie kosztuje 700-800 w górę, to nasza cena jest niesamowicie konkurencyjna. Oczywiście, od razu chcę powiedzieć, nie jest realne zrobić takie perfumy za tyle, żeby, nie wiem, sprzedawać je za 200 czy za 150 zł. To jest niemożliwe. My po prostu byśmy na tym w ogóle nic nie zarobili. Generalnie szczerze, perfumy to nie jest droga rzecz w produkcji, natomiast to też wszystko zależy od tego, jakie perfumy. My naszą formulację przez rok udoskonaliśmy, przez to no ta cena po prostu nam cały czas wzrastała i wzrastała i wzrastała. Butelka, to wszystko jest dużo jakichś takich składowych, które wchodzi na tą główną cenę, natomiast zgodzę się z tym i mogę to Wam otwarcie powiedzieć, że jak kupujecie perfumy za 1000, to no to ta marża jest gigantyczna, o tak Wam powiem. I co? Naprawdę staraliśmy się zrobić wszystko, żeby cena była przystępna. Uważam, że będzie bardzo przystępna, ale tak jak mówię, no nie ma cudów też i nie ma czarów i my też nie robimy tego po to, żeby nic nie zarabiać, tylko dużo pracować. Wiadomo, to jest biznes. Natomiast wydaje mi się, że jak za 100 ml perfumy, to to naprawdę jest dobra cena. Kolejna rzecz, pytanie o to, co było najtrudniejsze, o to, ile zainwestowaliśmy w to pieniędzy, czy trzeba było dużo zainwestować i tak dalej. Wiem, że też bardzo Was w ogóle ciekają takie kulisy powstawania firmy. U nas było wszystko mega na wariackich papierach, my bardzo dużo rzeczy robiliśmy sami, po pierwsze, żeby zoptymalizować koszty, po drugie, tacy jesteśmy, ja też w Moody robię mnóstwo rzeczy sama i ogólnie ze mną robimy bardzo dużo rzeczy same. I tak mogłabym to komuś zlecić, ale ja nie chcę, to jest firma, z którą się utożsamiam, to wiecie, jak chcesz coś robić na 100%, to nikt tak nie zadba o twoją firmę jak ty sam. Oczywiście wiadomo, że trzeba też zlecać innym zadania i również to robimy, bo to nie byłoby realne prowadzić takiej firmy w pojedynkę. No ale naprawdę dużo rzeczy takich, które po prostu uważam, że są moje i że zrobię dobrze, robię sama. I tak samo było w przypadku Como. Mnóstwo rzeczy robiliśmy sami, więc na pewno to było spoko, bo gdzieś tam obcinaliśmy trochę koszt, ale finalnie, słuchajcie, żeby wyprodukować perfumy, no niestety, niestety, musicie wyprodukować ich dużo. No nie ma tu opcji, te minimalki, wszystkiego są bardzo duże. I po prostu nie bylibyście w stanie wyprodukować sobie, no nie wiem, na przykład 500 sztuk. No to byście musieli zapłacić za to jakieś kolosalne pieniądze i nie wiem w ogóle, czy byłoby to realne zrobić to w dobrej jakości i tak dalej. Formulacje od zera, butelki od zera, personalizowane, malowane, no byłoby to po prostu niemożliwe, nikt by Wam w ogóle nawet nie przyjął malowania butelek w takiej ilości. Więc oczywiście ta kwota, którą zainwestowaliśmy, jest wysoka. Ktoś mnie zadał pytanie, czy to było kilkanaście, kilkadziesiąt, czy już w setkach tysięcy liczone. No, nie było to ani kilkanaście, ani kilkadziesiąt tysięcy, także dla nas inwestycja gigantyczna. Czy będą stacjonarnie perfumy? Będą na pewno, tylko to jest proces, którego my nie jesteśmy w stanie przyspieszyć i to nie jest takie proste być gdzieś stacjonarnie. Jesteśmy w tym procesie, więc jakby mamy naprawdę zaplanowany rozwój naszej firmy i to wszystko się na pewno zadzieje, ale potrzebujemy na to troszeczkę więcej czasu. Ta pierwsza sprzedaż rusza teraz, pierwsza wyprodukowana partia rusza teraz. Perfum jest naprawdę dużo, także wydaje mi się, że nie ma opcji, żeby... Ja już tak nie gadam, ale jakby naprawdę jest dużo. Natomiast wiemy też, że zainteresowanie naszymi perfumami jest ogromne. Widzimy to nawet po tym, jak teraz osoby wyszukują naszą stronę po wyszukiwaniu Google'a, po ilości kont w ogóle, do których udało nam się dotrzeć na naszych wszystkich profilach na Instagramie, na moim, Juria i Como. To są zawrotne liczby. W ogóle się nie spodziewaliśmy też tego i cały taki feedback, który od Was dostajemy, też jest super, więc myślę, że jestem pewna, że sprzeda się super, ale oczywiście, wiecie, będziemy też ten biznes chcieli skalować. To jest taki nasz początek i tak startujemy. Nie ma próbek, nie ma stacjonarnie. Pierwsza sprzedaż idzie tak. Jak mnie oglądacie i mnie znacie, to wiecie, że to jest zajebisty produkt, po prostu. Oczywiście ktoś może powiedzieć, ale nie kupię w ciemno, bo nie wiem jak pachnie. Polecam poczytać o nutach zapachowych, porównać je na przykład do perfum, które macie, jeżeli na przykład macie jakieś perfumy, gdzie jest jaśmin, a na pewno macie, bo to jest bardzo popularna nuta wykorzystywana w perfumach, to już będziecie mieć jakiś punkt odniesienia. Oczywiście nie da się opisać zapachu tak, żeby go poczuć, ale
uważam, że wypisując nawet wszystkie nuty zapachowe i właśnie porównując sobie, przeczytajcie sobie, jakie są nuty w perfumach, których używacie na co dzień. I to na pewno też może ułatwić Wam te decyzje, a w przyszłości na pewno będziecie mogli te perfumy powąchać, stacjonarnie pójść i kupić. Natomiast to może być nawet za pół roku, ja tego nie wiem, nie chcę mówić kiedy, bo to są po prostu procesy, które trwają. Daj mi telefon. Juri właśnie sprawdza na 100%, czy wszystko na stronie działa i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcecie więcej backstage'u i procesów, które zachodzą i zachodziły podczas powstawania firmy, to ja bardzo lubię takie backstage'a robić i tak jak wiecie, nawet w Moody często Wam nagrywam, czy to ze szwalni, czy z chawciarni i tak dalej, więc to są w ogóle dwa różne biznesy, oczywiście doświadczenie i jakiś taki know-how, który zdobyłam przy prowadzeniu Moody bardzo mi się przydał, bardzo, naprawdę bardzo, ale jednak totalnie inna branża, zupełnie, no wszystko było zupełnie inne, gdzieś tam ten taki wspólny mianownik po prostu stawiania firmy i prowadzenia biznesu, ale jednak perfumy to zupełnie inna bajka. Uważam, że ten początek na pewno był intensywny, ale bardzo wierzę w ten biznes. Wiem, że zrobiliśmy to dobrze. Jestem absolutnie w 100% przekonana o jakości naszego produktu. I wiem, że jak Wy go kupicie, to wrócicie po kolejny. A nowe zapachy się tworzą i... No i tyle. No i nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Trzymajcie kciuki, jestem tak podekscytowana i po prostu ja od 7 rano dzisiaj... Otworzyłam tylko oczy i już mówiłam Juriowi, sprawdź szybko, czy na pewno wszystko działa. Już 10 raz wszystko sprawdzamy. Czekamy teraz jeszcze na Paulinę i Piotrka i powiedzieli, że przyjadą, żeby z nami to przeżywać. I przyjedzie też Asia, także nasi przyjaciele będą z nami, będą nas wspierać w tym dniu. To jest zawsze stres. Ja nawet napisałam Ewie, że ja muszę do niej zadzwonić, bo po prostu ja nie wiem, czy ja umiem przeżywać bez niej takie rzeczy. Przypomniała mi się od razu nasza premiera Moody, jaki to był stres, Boże jedyny, pamiętam w naszym starym mieszkaniu, w tej czarnej kuchni jak siedziałam, jaki to był stres dla nas i zobaczcie jak przez te lata się super Moody rozwinęło, jak fajnie ta firma poszła, więc no cieszę się bardzo i wiem, że tak też będzie z Komo, kochani, dzięki za oglądanie, sorry za chaotyczny materiał, obiecuję, że ja wrócę normalnie do tych vlogów i do wszystkiego, ale potrzebowałam po prostu teraz się skupić i naprawdę dużo, dużo, dużo się działo i nawet myślę, że jakbym miała operatora i on by za mną biegał i to nagrywał, biegał, bo naprawdę moje życie to był bieg. To byłyby fajne materiały, ale ja sama nie miałam już przestrzeni. Także tak. Trzymajcie kciuki, buziaki, do zobaczenia w kolejnym filmie.